Moi drodzy, gromadzimy się w tej pięknej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby Eucharystią rozpocząć świętowanie 400-lecia kanonizacji świętego Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego i patrona naszej jezuickiej uczelni, Akademii Ignacjanów w Krakowie. Jest to również szczególny moment dla naszej uczelni, gdyż świętuje ona dzisiaj również 90-lecie działalności Wydziału Filozoficznego, który dał początek dzisiejszej Akademii Ignacjanów. Nie można zrozumieć Europy, jej wielkiego bogactwa duchowego, także bez działalności świętego Ignacego Loyoli i jego towarzyszy, którzy wyruszyli na spotkanie ówczesnego, także bardzo trudnego świata, z jednym tylko wołaniem na ustach. Ad majorem Dei gloriam. Na większą chwałę samego Boga.